stworzyliśmy dzisiaj znów kolejne mnóstwo sytuacji i nie wykorzystywaliśmy. Nie wykorzystaliśmy i powtarza się cały poprzedni sezon, gdzie stwarzaliśmy sytuację, a dostawaliśmy głupie bramki i to po własnych błędach. No właśnie, bo też w końcówce straciliście tą bramkę i nie udało się nawet utrzymać 0-0. Wiadomo, że wy musicie gonić czołówkę, no ale porażka u siebie to boli podwójnie chyba. No dokładnie, jeszcze z takim zespołem, bo jednak Bohatów nie gra o takie cele jak my. I przegrywamy zespołem, z którym no, powinniśmy zwyciężyć, ale no, powinniśmy do tego słowa i ja na boisku zweryfikowało, że jednak nie byliśmy w stanie i mieliśmy swoje sytuacje no, po raz kolejny i zostajemy z punktu. No, końcówkę tamtej rundy mieliście niezłą, bo wygraliście dwa ostatnie mecze. No, wiadomo, że to były też mecze z rywalami, którzy gdzieś są w dole tabeli, ale Bohatów też nie jest jakąś potęgą, a tutaj wywozi 3 punkty. To podwójnie też frustruje chyba. No ładnie, możemy się tylko wstydzić tego wyniku, bo no to nie jest nic, kluby kibice nam pomagają do końca, a my nie jesteśmy w stanie zrobić. I najgorzej właśnie podchodzi się do kibiców i dziękuję się tylko za doping, a nie za 3 punkty. Mhm. Mateusz, a powiedz, jak ty oceniasz tą dzisiejszą grę? Czy coś w ogóle poprawiliście w stosunku do jesieni? Bo znaczy, szczerze mówiąc, na boisku nie było tego za bardzo widać. No sytuacja w ofensywie, no, myślę, że jest... Gdybyśmy wykorzystali jedną, dwie sytuacje, to wiadomo, mówimy o całkiem inaczej, ale ich nie wykorzystaliśmy. No i co ja mogę powiedzieć? No w defensywie zdecydowanie no nie radziliśmy sobie z tymi kontrami Bohatowa, którzy czekali tylko na nasze błędy i tak to skończyło się bramką, bo z naszego błędu, nie żadne fajne zagranie Bohatowa, tylko nasze błędy. Te nowe elementy taktyki dzisiaj to wypaliło, bo trochę inaczej graliście niż jesienią, szczególnie jeżeli chodzi o skrzydła, prawda? No tak, jeszcze środkowy pomocnik jako Marcin Kamiński grał na defensywnym bardziej pomocniku i staraliśmy się grać bardziej skrzydłami. No i myślę, że no w pewnych aspektach na pewno, ale no po raz kolejny zdarzy się taki mecz, gdzie z większością drużyn naszej ligi gramy tak, że stoją na własnej połowie i czekają na nasze błędy. Musimy się w końcu nauczyć z tym żyć, ponieważ no, to nas nie ominie i tak już na pewno w następnych 10 przynajmniej meczach będziemy tak grali, oprócz tych zespołów strzałówki. Jak zmienić teraz myślenie, już właśnie myśleć o tych następnych meczach jako zwycięskich, prawda? Bo gdzieś tam trzeba chyba gonić tym czym. No tak, zostaje nam teraz nóż na gardle, wiemy jak wygląda sytuacja. No, jeszcze czekamy na pewno na inne mecze, ale nie możemy być na przeciwników, ponieważ już tylko musimy się na siebie oglądać. Bo jednak, jeżeli nam teraz skoczą, to już naprawdę robi niebezpiecznie.